Systemy komputerowe, część druga. Moduł trzeci. Uszkodzenia sprzętowe i systemowe z systemów komputerowych. Część procesu diagnostycznego można przeprowadzić z zewnętrznego poziomu, czyli bez konieczności otwierania i zaglądania do środka obudowy PC. Od tych czynności zaczniemy. Konieczne do tego będzie wykorzystanie dodatkowego oprogramowania, jakie pomoże odczytać wartości przekazywane przez wewnętrzne czujniki podzespołów oraz odszukać ewentualną przyczynę niestabilności. Przede wszystkim interesuje nas sekcja zawierająca informacje o temperaturach odczytanych z wszystkich dostępnych sensorów w naszym komputerze. Jedną z częstych przyczyn utraty stabilności pracy PC-ta jest przegrzewający się procesor. Różne modele CPU ze względu na odmienne architektury mogą bezpiecznie pracować w poszczególnych zakresach temperatur. W tym celu możemy skorzystać z darmowego oprogramowania, np. programu Everest. Jeśli odczytywana temperatura w stanie stosunkowo niskiego obciążenia oscyluje w okolicach 50 lub nawet 60 stopni, może to oznaczać potencjalną przyczynę utraty stabilności. Jeśli temperatura jest w normie, nie obędzie się bez zajrzenia do środka komputera. W ciągu kilku lat pracy, po kilka godzin dziennie przez komputer przepompowywane są tysiące metrów sześciennych powietrza. W ten oto sposób po jakimś czasie na łopatkach wentylatorów i blaszkach radiatora zbiera się gruba warstwa gęstego kurzu, który działa jako doskonały izolator ciepła, a zarazem przewodnik prądu. Jeśli okaże się, że to nie temperatura powoduje trudności z naszym komputerem, musimy szukać dalej. Kolejnym etapem domowej diagnozy PC-ta może być sprawdzenie pamięci RAM. Moduły pamięci operacyjnej dość często po kilku latach pracy w zestawie z tanim zasilaczem zaczynają generować błędy, które objawiają się w najmniej oczekiwanych momentach. I tak usterka może objawiać się nagłym zawieszeniem i pojawieniem się blue screena, BSOD, w systemie Windows. Błędy RAM mogą także objawiać się dziwnymi błędami aplikacji, problemami z instalacją oprogramowania, również systemu operacyjnego itd. Możliwości jest wiele, dlatego w razie wątpliwości warto przeprowadzić test pamięci operacyjnej. Aby to zrobić, można skorzystać z darmowego programu MemTest86+. Po uruchomieniu MemTest86+, z niskiego poziomu uruchamiamy przeprowadzenie testu standardowego. Będzie się on wykonywał w pętli, aż do momentu, kiedy sami go przerwiemy. Warto w miarę możliwości pozostawić go na przykład na kilka godzin, na przykład na noc. Jeśli pokażą się jakieś błędy, to czeka nas najprawdopodobniej konieczność kupna nowych pamięci. Aczkolwiek warto ją jeszcze sprawdzić w innym PC-cie. Często bowiem mamy zamontowanych więcej niż jeden moduł RAM. W takim przypadku trzeba przeprowadzić test oddzielnie dla każdego z nich. Pozostałe należy wówczas wyciągnąć. Najważniejszym elementem komputera jest jego zasilacz. To stwierdzenie może niektórych dziwić, jednak wystarczy sobie odpowiedzieć wtedy na pytanie: ile masz w komputerze elementów, których praca i stabilność nie zależy właśnie od jakości prądu z zasilacza? Zero. Zasilacz w komputerze osobistym odpowiada za przetworzenie napięcia przemiennego z sieci energetycznej na szereg napięć stałych potrzebnych do zasilania wszystkich podzespołów. Wśród nich warto wymienić najważniejsze w obecnej wersji standardu ATX. 12V, 5V oraz 3,3V. Pierwsze dwa z nich bardzo łatwo zmierzyć, a informacja o tych wartościach w większości przypadków wystarczy do skreślenia zasilacza z listy podzespołów, które mogą stanowić przyczynę niestabilności komputera. Przetaktowywanie, z angielskiego overclocking, potocznie podkręcanie, zwiększanie szybkości pracy, zwiększaniu taktowania zegara i wydajności sprzętu komputerowego, np. procesora, karty graficznej czy pamięci RAM, za pomocą odpowiedniego oprogramowania lub zmiany pewnych ustawień BIOS-u, w przypadku CPU i RAM-u. W starszych modelach płyt głównych do przetaktowania używano zworek lub przełączników DIP. Praktycznym celem podkręcania jest zwiększenie wydajności komputera powyżej tego, co nominalnie oferują posiadane komponenty. Współcześnie w warunkach domowych stosunkowo łatwo jest uzyskać podkręcenie rzędu 10-20%. Osiągnięcie więcej niż 30% jest jednak sporym sukcesem. Ekstremalne podkręcanie procesora niestety może źle się skończyć. Sądzę, że od dziś już będziesz potrafił sobie poradzić zarówno z uszkodzeniami sprzętu oraz systemów komputerowych.